No i w dalszym ciągu jesteśmy u kolegi Arka, który jest tutaj na pierwszym planie. Jesteśmy pod gołębnikami. Na razie nic nie zapowiada, żeby w najbliższym momencie miały przylecieć gołębie, ale tutaj mamy też kibiców. To jest kolega, wiceprezes oddziału 010 Ostrów Wielkopolski, kolega Daniel Stachowiak, który przyszedł kibicować Arkowi, tak? Tak, kibicować. Tak, to teraz też lot dzisiaj macie jakiś? Dzisiaj mamy 530 km z miejscowości Pejne, wypuszczone o godzinie 6.15. Czyli czasu trochę macie, żeby to można przyjść kibicować, tak? Tak, tak. Z reguły jak tak się loty nie nakładają odległościami, to tu kolegę staram się odwiedzić. Jak daleko mieszkasz stąd? No, bliziutko, w linii prostej przelotu gołębi to jest 12 km. Aha, a czyli już jesteśmy w innych oddziałach. No tak, tak to wygląda, ale oddziały macie podobne, 0-100 Ostrów Wielkopolski, przypomnij, a oddział ilu hodowców liczy wasz? 160 hodowców. 160, a ile gołębi daliście dzisiaj? 2170. No na razie rozumiem, też nie meldują żadnych, że przyleciało, nie, bo to jest troszeczkę za wcześnie. Za wcześnie. Tak, bo tutaj był, przypomnijmy, to był lot 500 km ponad, tak. Natomiast my tutaj, panie Arku, mamy 300 coś i czekamy i na razie czekamy, też nikt nie meldował. Nie możemy się doczekać. No właśnie, ale tutaj zawsze z reguły tak było, że wcześniej oddział Milicz, tak? Wspólny transport z oddziałem Milicz, także oni są na bliższym kilometrażu, tam do nich jest jakieś tam 315 km, do mnie jest 370, także zawsze mi dzwonili. Na razie telefon milczy, zobaczymy co dalej. A wy macie też chyba z Milczem wspólnie stworzoną listę taką konkursową jakby, tak? Tak, mamy wspólną listę, takie mistrzostwo, żeśmy sobie zrobili dwóch oddziałów. No to sobie podejdziemy do komputera i zobaczymy jak tam ta lista wygląda, bo to są, przypomnijmy, w oddziale Milicz latają bardzo znane nazwiska, między innymi kolega Dominik Palarski, kolega spółka Jaworscy Michala. Kto tam jeszcze taki teraz w tym roku się wybija może? No, byśmy musieli zobaczyć na listę, kto tam się to zobaczymy na liście jest, sobie i pokażemy, jak to wygląda. Czyli, a ile wtedy razem macie tam razem hodowców na tej liście? No, ponad 200 chyba, czy to prawie ponad 300 200. Nawet. Nie. U nas było 85 układło, tam może być też koło, no, do 200 Do 200 hodowców, dobrze. To no, nic. Koło 5000 gołębi. Rozumiem. Zobaczmy sobie tutaj jeszcze, jak wyglądają gołębniki. Tam system jest podłączony, czeka, anteny czekają na gołębie, które się będą na nich odbijać. Widzimy, jest bezwiecznie całkowicie i niebo. Widzimy tam poprzez te gałęzie modrzewiu, które nad nami rośnie, sobie przebija, a my sobie tutaj spokojnie czekamy na przylot gołębi. Dobra. No i właśnie mamy informację o czym? O gołębiach, które się pojawiły? Pojawiły się na bliższym kilometrażu. U kogo? U kolegi Marka Basy z oddziału Milicz, zadzwonił mi, także to jest przelot tam, on jest ze Słowa, także to jest jeszcze dalej. Teraz się telefony rozdzwoniły, także... Ale już pojawiały się gołębie. Posłuchamy. To jak tam droga? A wiaterek jakiś jest po drodze, czy nie ma? To chyba kierowcy, tak? Kierowca. Także mamy relację bezpośrednio od kierowcy, który wypuszczał te gołębie. Melduje tutaj prezesowi do spraw lotowych, którym jest właśnie kolega Arek, przypomnijmy. No i tutaj koledze prezesowi, Danielowi, też ktoś melduje o tak? czym? Też o gołębiach? No tak, w Miliczu się pierwsze pojawiły gołębie w tej chwili. Ale nigdzie deszczu po drodze nie było. No. I tak widzimy, wygląda normalne oczekiwanie na gołębie. Jeden rozmawia przez telefon, drugi... Marka się teraz zadzwonił mi, że się teraz pokazał w tej chwili gołębę. Także teraz jest. W tej chwili. Dobra, to patrzymy. No, trzymaj się na tak razie. Mówię od tamtych, bo to będziemy pół godziny, jeszcze około pół godziny mamy dystansu, tak? No, jeżeli będą wcześniej, to będzie super. No, dobrze, czyli zobaczymy, będziemy czekać. Jeszcze raz rzucimy wzrokiem, przepraszam, okiem kamery na gołębniki. A jeszcze tutaj pokażmy psa, którego kolega Arek ma tutaj. Timo! O, zobaczmy, Timo, przedstaw się, tak? Proszę bardzo. Proszę bardzo, wyżeł, piękny okaz. Kolega Arek teraz tym psem krył suki, które tam wspólnie z innymi hodowcami tej rasy psów posiada i jakby ktoś chciał, to też można zawsze do kolegi Arka zadzwonić i takiego psa ewentualnie nabyć. A zobaczmy, jednostka jest to wybitna, teraz śpi niestety, znaczy udaje. Proszę? Sprzęt rozpłodowy. Sprzęt rozpłodowy, tak. Ale kolega to jest pies, który tam, proszę się nie śmiać, psa jest wyszkolony, Arek jest jeszcze, przypomnijmy, myśliwym, co mogliśmy zobaczyć oglądając jego domek myśliwski. I ten pies jest wykorzystywany na polowaniach. Ale my tutaj nie przyszliśmy o psach rozmawiać, ale bardziej o gołębiach i czekamy tutaj na tych wlotach. Miejmy nadzieję, że za chwilkę te gołębie pojawią.
Mamy pierwsze informacje o gołębiach. To ja do pana odzwonię, bo w tej chwili czekam te tam. Tutaj jakiś gołąb przyszedł. Jaki czas, o której weszła? Czekamy, aż kolega Arek skończy rozmawiać i opowie nam treści informacji, którą uzyskał. Tak? Już powinny się gołębie pojawiać pomału. Będziemy czekać, ale obserwować. W oddziale ostrów nic nie meldowali. Nie. No a to tam. To my sobie siedzimy, oglądamy. Widzimy, jak wygląda. Teraz będziemy dokładnie wiedzieć. No, kolega pójdzie, zobaczy, w jakiego gołębia chodzi. No i kolega Arek nam teraz powie, o czym tam meldowali mu. Chłopca Zielonej Góry dzwonił, że wszedł z naszego oddziału już z tego lotu gołąb do gołębnika i żebym poszukał hodowcy, także... Aha, czyli był meldunek z Zielonej Góry. Także przelatywały gdzieś przez Zieloną Górę. I u kogoś się znalazł, tak? Znalazł się, siedzi w gołębniku. Twoje też gołębie mają adresówki na... Nie. Aha, na... Muszę ustalić hodowcę, nie wiem teraz co to... Rozumiem. No, ale no, już czekamy. Czekamy na te gołębie właśnie. Teraz właśnie ciągle wpatrujemy się w niebo, czekając na gołębie. Jak widzimy, chmur prawie nie ma. Są takie malutkie, tylko pierzaste takie chmurki. Tutaj kolega Arek już nerwowo się zaczyna wkradać, że tak powiem. Stres. Zachowanie, stres się zaczyna wkradać, ponieważ minęło 15 minut, a gołąbków na razie jeszcze nie ma. 15 minut od momentu, kiedy koledzy z Milicza informowali o tym, że oni już mieli, tak? Przelot jest około 23 minut. Tak? To będziemy 8 tutaj minut. 8 minut mamy czasu na te pierwsze gołębie. I ciągle patrzymy właśnie w to niebo. Akurat spodziewamy się z tego kierunku, ale nie jest wykluczone wcale, że niespodziane, że przyjdą tutaj. Mogą przyjść też tutaj z zagołębników. To już by było dla was gorzej, tak? Nie, dla mnie lepiej. Jak przyjdą z tego lepiej kierunku, to znaczy, jak że... przyjdą tutaj z zagołębników, to było lepiej. No nic. Także czekamy. No i mamy pierwsze gołębie. Zobaczmy. O, tu podlatują. No, jeszcze krążą wokół gołębników. Tu przed chwilą przejeżdżał pociąg, także troszeczkę hałasu mieliśmy. O, kolega Arek już właśnie tutaj z kimś rozmawia. Sabica pobiła, ta druga też chyba. Co pobiła? Poprawiła. Zobaczmy, kolega je nawołuje. O, tu siedzi. Jest następny. O, widzimy. Tam weszły sobie. Nad drzewem leci. Jest trzeci. Nad drzewem, trzeci. Jest. O, jest tu w niebie, czwarty. Widzimy, tak. O, i zaczynają się gołębie pojawiać. One do tych górnych lotów będą wchodzić? Nie. Ten płowy to też twój, widzę, tak? O, tu zobaczmy, gołąb sobie siada. O, i kolejny. Białolot? Czyli mamy cztery gołębie, tak? Z tym, że jeden nie wszedł jeszcze. Arek, wszystkie odbiło? Tak, cztery odbite. Cztery odbite. I co, powtórzyły jakieś konkursy z poprzednich lotów? Dwa powtórzyły. I ten pierwszy, który to jest gołąb? 2187 samiczka, trzy konkursy w dziesiątce ma. Dzisiaj wsiadła jako pierwsza z moich. Prawdopodobnie powtórzyła, będzie czołowy konkurs. Zobaczymy później po dwóch, trzech dniach, kiedy się wyniki. Kiedy wyniki macie z lotu tak najczęściej? W poniedziałek będziemy wiedzieć już, które miejsce zajęła w oddziale. Także widzimy cztery gołębie. Cztery i cisza. Na te liczyłeś? Na dwa liczyłem, dwa poprawiły, jest dobrze. To dobrze. Czekamy więc na kolejne. No tu jeszcze odczytamy, o której godzinie dokładnie przyleciał pierwszy gołąb. To widzimy, była godzina 10:52, praktycznie 53, bo 52-58 sekund. Czyli a ostatni z tych czterech przyszedł o godzinie 10:54, czyli te cztery siadły niejako odbiło w ciągu 1 minuty i 2 sekund.
Także zobaczmy i czekamy na kolejne. Kolejne może, miejmy nadzieję, że się już pojawią wkrótce. I mamy piątego gołębia. Tu widzimy, jak lotuje, osiada już. Zaraz kolega zobaczy, jaki to jest gołąb. Wchodzi, widzimy, o, o, już go odbiło. I co, jaki to jest, też liczyłeś na niego? Też czołowo siada. To dobrze. Może się zaraz za nim pojawią jeszcze ciężki. Inny. Ciężki lotyć. Ciężki? Widać po przylocie gołębi, nie ma systematyki takiej, że idzie jeden po drugim, tylko po prostu się coś pokaże, przerwa. Jest następny. I mamy kolejnego, zobaczmy. O. Ten miał pobrać. No super, trzy konduktory. Białolotek taki siedzi teraz na dachu. Już go odbiło też, nie? Tak. No. Ale widzimy lot krótki, ale gołębie chyba wyglądają na zmęczone, nie? Bezwiecznie. Bezwiecznie, w miarę ciepło. Ale siadł praktycznie z kierunku od razu, bez krążenia. Proszę? Ten przeszedł. Tu jest kierunek. Przeszedł, aha. Zobaczmy. Może przyjdzie. Czyli razem 6 gołębi jest, tak? Jest następne. 2. Tu z prawej strony nad dachem. O, są nad dachem kolejne 2. Czyli to będzie razem, jeżeli one siądą, to będzie z nimi razem 8. Już o, gdzieś umknęły nam. O, tutaj są. O, tu. Jest następny. Wysoko. Tylko one chyba na innych wlotach siadają, tak? Tu z boku. Ale 4 w sumie. O, tu mamy je w niebie, widzimy, jak latają. Tu może przejdę. O, tu widzimy, 4 w locie gołębie pozostają. W powietrzu pięknie widać je. O. O, tu siadł kolejny. Teraz wszedł. Odbiło go chyba już, ale nie wszedł. O, próbuję wejść. A my popatrzmy na te, które jeszcze są w niebie. Na to wychodzi, że te 2 były nie moje. To nie były twoje. To ile masz teraz odbitych już? Nie. Zerkniemy do gołębnika. Szybciutko, jak one wyglądają, w jakim są stanie. W stanie przypojniku. Czyli pidzim się chce, ale w ogóle czekałem za samiczkami, zaraz im wpuszczę. To był ten płowy, to był jeden z pierwszych, ale już widzę, doszedł do siebie. Ten też w miarę. Ten też ma czołowy konkurs. Zobaczmy, jak się może okazać, to mogą być najlepsze gołębie w oddziale. Także tego życzymy. Idziemy dalej na zewnątrz, żeby rejestrować, jak gołębie przylatują. Jest kolejny gołąb. Zobaczmy, o, jak tu siada. On tutaj kolega ma z boku wlot. Także on tutaj, my sobie tu staniemy może, żeby je lepiej pokazać. O, tu jest taki wlot z boku, tam nie za bardzo my możemy widzieć, ale on tam już wszedł. To jest 9, tak? 9. Czy będziemy czekać na kolejny? Jest 10. Jest 10 już gołąb. O. Zobaczmy. Ładnie siada sobie. I wszedł też. Tam tak wysoko mamy umiejscowiony i po prostu ciężko nam jest tam uchwycić sam moment siadania, ale wam pomału zaczynają się schodzić. Patrzmy, jest ciągle niebo bezwietrzne. Chmury się tutaj takie pojawiły, ale minimalnie. Na ogół nie ma zachmurzenia, słońce świeci i czekamy na gołębie. Są kolejne gołębie. 4 sztuki są w powietrzu. Razem 4 są, Arek. O, tu widzimy, jak siada. O, tam siadł i te kolejne tutaj siadają. O, tu widzimy je. Pięknie wygląda to. Szybko siadają, wchodzą od razu. A ten to jest to już po jego synie. Czyli 13 gołębi już jest, Arek? 13? 14 gołębi już mamy zarejestrowanych. Idą chyba następne 2.
Tu kolega właśnie Daniel mówi, że kolejne idą, zobaczmy. Nie, to była. Poszły gdzie indziej. Zobaczmy, jak wyglądają kibice. Każdy obserwuje, skąd gołębie przylatują, ile ich jest. O. Czekamy na kolejne. Jest kolejny gołąb. 15. Tutaj się gdzieś przemieszcza, tutaj przy drzewach, ale skierujemy może kamery na wloty, żeby zobaczyć, jak już siada. Po chwilowo jest poza zasięgiem obiektywu. No, tu jest kurwa. Co, jest on tutaj gdzieś? Co? Jest on tutaj gdzieś, ten kolejny? Już wsiadł. Aha, on już wszedł tutaj. Oj, to umknęło nam trochę. Kolegarek wszedł do gołębnika. Jak tam, w jakiej kondycji są? Arek, w jakiej kondycji są? No, dochodzą szybko do siebie. Szybko do siebie. Dochodzą, także czekamy na kolejny. I długo nie trzeba było czekać. Trzy kolejne gołębie dochodzą tutaj. Zobaczmy. O, tu. I tu kolejne siada. Widzimy. I tam na wlocie. Poprawić. Są tu dwa siadły jeszcze w powietrzu, jeszcze jeden pozostaje. O, 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 tu go widzimy. O, tak wygląda. To jest chyba już 20 lotnik, tak? Który tu przyleciał. O. I szybko wchodzi. No i mamy kolejne gołębie. Zobaczmy. On tutaj krąży gdzieś w okolicy. Już mamy ponad ile gołębi, Arek? No, tu mamy ponad 30 sztuk. Ponad 30 sztuk. Tutaj te gołębie ciągle nadlatują. No, tu widzimy. Są duże odstępy czasowe pomiędzy przylotami gołębi. No, tutaj zobaczmy. Ten krąży ciągle, jeszcze nie chce siąść. O, ten siada. I kolejne, cały czas tu gołębie krążą, siadają. No, widzimy. Tutaj sąsiad. W porównaniu do innych kolegów z relacji telefonicznej, to jest dobrze. Jest dobrze. Przypomnijmy, kolegę dał na lot 85 gołębi. Mamy już teraz, coś tam podzieliśmy do zegara, może jeszcze pokażmy tylko tego gołębia, który się. O, na gąsio. A, zszedł już. Ile mamy teraz już zakodowanych, już, które się odbiły? W tej chwili mam 33 gołębie. 33 gołębie są już odbite. No mówię, no lot należał, 33 gołębie gdzieś w około 20 minut. Tak. Lot nie należy do łatwych, jest ciężko. Także my będziemy są następne 4, 5. Rejestrować kolejne przyloty. Tu zobaczmy, piękny płowy gołąb, tak sobie o majestatycznym lotem podlatuje, o siadł na wloć. Oj, wpadł praktycznie do... Odbił się, o, chodzi. Nie odbił się? Będziemy patrzeć, ale zlatują się kolejne, bo to jest 5 sztuk jednocześnie praktycznie. To ten się odbił, czy nie, ten płowy? Nie, nie, muszę go odbić. Aha. On tak wpadł do gołębnika, na wlot wręcz upadł. Ale inne weszły. Ile mamy teraz? 36. 36. 37. I kolejny tutaj krąży nad gołębnikami. To była siada. Najlepsza samica moja, no dzisiaj przyleciała jako 30, chyba siódma. Czy siódma, następny jest. O, ale się schodzą. Nie poprawi, ale konkurs ma. Ma następny, dziewiąty konkurs w oddziale. Oto jeszcze konkurs trwa. Tutaj koledzy nie meldowali na razie jeszcze zbytnio przylotów. Meldowali, ale niektórzy nie mają jeszcze głębi. Także. Tak różnie bywa. Tak to jest, o, tu siada kolejny gołąb. Zobacz tą samiczkę. Tu idą trzy. O, one są w niebie, ale my będziemy obserwować wloty, żeby tam pokazać, jak one siadają sobie. Tu gołąb siedzi na dachu, ale zaraz on, podejrzewam, że wejdzie do gołębnika, siądzie na wlocie, tak. 4, 5 i 2 uciekają, czyli
Tam z tyłu jeszcze chyba jeden jest. Czy to sąsiad? Sąsiad. Jeszcze obserwujemy też głębie, które przychodzą do kolegi. Tu też mamy takiego pięknego ptaszka małego, który siedzi sobie tutaj u kolegi Arka. To jak kanarek prawie taki ubarwiony. Widziałeś go? Zobacz, Arek. Tam. O. Z takim czerwonym brzuszkiem siedzi go. Zięba. Zięba to jest, no. Ale nie widzę go, tylko po głosie. Już teraz poszedł. Długo, chyba będzie udany lot, ale tu długo nie czekaliśmy. Siada kolejny gołąb. Zobaczmy, tam na szczycie dachu siadł. No, as, 7-latek. Jeden z najlepszych moich asów siadł właśnie teraz. Tak, teraz? 4,430. Czwarty lotnik Polski. Czwarty lotnik regionu Poznań. Dużo, dużo tych wyników. Jako 7-latek jeszcze potrafi. I w konkursie jeszcze. Bo podejrzewamy, że chyba w konkursie na razie są te wszystkie gołębie. Tak, czyli mamy już chyba 42 gołębie razem. 42 już są, tak? Tak, tak. Zadzwonię 40... na przykład do Waldka, Rogi, on tam ma. Kolegi. Informacje. O jakąś funkcję piastuje kolega Waldek? W oddziale? Waldek nie piastuje funkcji teraz, z braku czasu. Aha. Zaraz będziemy mieli informacje, co się dzieje. O, jest kolejny gołąb. On tu krąży. O, i widzimy, jak siadać będzie. O, tu. Jak tam? Ile masz, kolego Waldku? Kolega Waldek ma jednego gołębia. O, a daleko kolega Waldek mieszka? Waldek mieszka ode mnie jakieś 7 km. Bliżej czy dalej? Dalej, 7 km. Dalej. Jeden z czołowych hodowców oddziału Odelanów. Także. Widzę uśmiech na twarzy kolegi, jak konkurencji, że tak powiem, źle idzie. To od razu wzbudza to też radość u innych. A w której miałeś tego jednego? No. I kolega stara się dobić kolegę Waldka. O, tu zobaczmy. O. Wszedł, o, ale błyskawicznie wylądował i wszedł do gołębnika. Tu kolega Arek wciąż rozmawia. O, a tu jeden się ociąga gołąb z wejściem do gołębnika. Zmęczony. Ale odbiło go już. O, i wszedł. Jak tam inni wtedy? A tutaj cały czas gołębie nadlatują. O, teraz chwilę przerwy mamy. Tam leciał gołąb, no zdawało nam się, że wejdzie, ale to był inny gołąb. Nie z tego gołębnika. W międzyczasie czekamy na kolejne. I tak wyglądają hodowcy oczekujący na przylot gołębi. Jedynym, który, że tak powiem, gołębie nie interesują go, to jest ten pies, który tutaj leży właśnie spokojnie. Będzie słabniejszy niż... Proszę? Nie, nie, to będzie słabniej. Piesek sobie spokojnie leży. On też pewnie kibicuje, a tu mamy już kolejnego. Widzimy, teraz troszeczkę zaczął wiatr, wiecie, tak znosić zaczął, ale on zaraz tu wróci i siądzie sobie tutaj na wlocie. No, tu widzimy go. Zobaczmy, że te gołębie przylatują, siadają na wlocie i od razu wchodzą tam. Specjalnie się nie ciągają z wejściem. O, tu mamy jeszcze jednego. Zatuję, ciągnij letek. Ja mam trzy wdowce. Trzy wdowce i dwie. Odbiło go, ale gołąb... A, teraz wejdzie już chyba teraz. O, wszedł. No i czekamy na następne gołębie. Ile już jest? Około 50 chyba, nie? Czterdzieści siedem gołębi na 85 włożonych, czyli już mamy powyżej połowy, ale chyba zaraz powinny przyjść kolejne. No. Siada kolejny gołąb. Niebieski. Tam też ładnie idzie. Idą następne, też widzimy, o tutaj. On tu pikuje sobie pięknie. Ale my zobaczmy, jak ten zsiądzie, o tu. O. Trzy następne, czyli będziemy mieli około 50 już. O, i siadają. Tak. O, są tutaj, pięknie. Równe 50 gołębi mamy. Tak? No nie, 51. 51, także
jeden więcej. Tu z boku nie widzimy jednego wlotu i tam gołębie najprawdopodobniej siadły, kiedy my nad nie patrzyliśmy w tym momencie. Muszę je teraz przekarmić. Karmę przygotować. A karmę jaką używasz? Karmę każdą używam, nie mam jakiejś ulubionej karmy. To już mówiłem, wszystkiego po trochu. Coś do karmy dodajesz, czy tylko suchą taką dodajesz, bez niczego? Teraz na razie suchą dodaję. Czystą taką po prostu. Zobacz, tu kolega dozuje to jakaś, i to dietę, tak? Co to masz po locie? Dietę energetyczną, taką różną karmę w tej chwili. Tu widzimy te gołębie. Przepuściłem 3 wdowy, które czekały. Aha, dla motywacji lepszej. Zapomniałem o nich z tego wszystkiego. Karmę może tu jest ciemno, ja wyniosę. Nie, tu widzimy dobrze. Przejdziemy, my zobaczymy na zewnątrz, bo może jakieś gołębie kolejne przychodzą. Co, są kolejne gołębie? Siadały? Daniel? Jeszcze nie. No nic, będziemy czekali na kolejne. I mamy 2 kolejne gołębie. Jeden niestety jest na tym wlocie, a drugi na przeciwnym, i po prostu nie jesteśmy w stanie jednocześnie filmować tych gołębi. Ale widzimy kolegarka, który z wiaderkiem i z tą karmą, którą przygotowywał, chodzi tutaj. Zachęca je do wejścia i teraz pójdzie je karmić. Idziemy za nim, zobaczymy, jak one wyglądają. Więcej nie dajesz, tak po prostu, taką ilość? Nie, dosyta, muszą się najeść, dosyta po lecie. Mm-hmm. Koledzy już dzwonią, nie cierpliwie się rozwoju. Także dostawają dosyta, żeby się najadły, napiły. Przypomnę, w tym gołębniku czekaliśmy na około 30 gołębi, tak? Tak, na razie jest 54, jeszcze nie ma 30 gołębi. 30 gołębi z całego lotu, tak, 31 coś, dokładnie. Coś jest następny. Ale już jest, mamy ponad połowę. O, widzimy, jak te gołąbki sobie, nie są w dobrej kondycji, widzę, nie są takie zmęczone. No, pierwsze jak przychodziły, trochę były zmęczone. Tak, a teraz już się dość zregenerowały się. Nie jedzą łapczywie, tylko sobie spokojnie. Mhm. Woda była tylko z tym miodem, który nagrywaliśmy, tak? Tak, miód. Taki miód normalny pszczeli? Pszczeli, zwykły miód. Nie tam żaden sztuczny, nic jakiś z dodatkami, tylko normalny miód. Sztuczny nie ma właściwości. Dziękujemy za informację. Popatrzymy jeszcze na gołąbki i przejdziemy może dalej. O, mamy kolejnego gołębia, który tutaj przylatuje. Siadł na dachu. Zobaczmy, to już będzie około prawie 60 gołąb. O, tutaj widzimy. O, wszedł już właśnie i czekam na następne. To panie Jarku, ile mamy dzisiaj gołębi już teraz? O, tu siadł kolejny. Następny. Już będzie. Oj, tutaj następne się schodzą. To gdzieś będzie ponad 60 już chyba, co? Ta samiczka miała poprawić, spóźniła się, już to raczej nie będzie. Tu ciągle coś krąży wokół gołębnika. O, siada kolejny. O, jeszcze jeden. Ile tam mamy na zegarze? Mamy 61 sztuk na 85, czyli tu już jest powyżej 75%, mamy prawie. O, i tutaj zobaczmy, jeszcze są dalsze, które umknęły nam sprzed obiektywu, gdy byliśmy zajęci filmowaniem innego wlotu. To ile jest? 64. Brakuje 62, czyli 22 gołębi brakuje. Ale miejmy nadzieję, że one wkrótce dojdą. Widać, że się schodzą, nie siadły wszystkie naraz, tylko schodzą tak partiami. Tu już mamy... Jeden po prostu się nie odbija zepsutym tipesem. Dwa się chyba nie odbiły nawet. Dwa. Już mi się na ostatnim locie też to zdarzyło. A mamy godzinę 11.36. Pierwszy gołąb siadł o godzinie 10.52. Bez... Nie, 10.52, 58 sekund, czyli praktycznie 10.53, czyli na razie jest już 54, prawie 50 minut. 50 minut się zeszło, 64 gołębie, tak? 62 gołębie, czy coś takiego. Dzisiaj ciężki. Ciężki lot, jest tutaj brak wiatru, ale o, nie, to co, krówka jakaś przyleciała. To nie z kolegi hodowli?
nie, z bocznej. Z bocznej hodowli, także zobaczymy, kiedy przyjdą kolejne. I tu mamy wysoko w niebie kolejnego gołębia. O, przyszedł z kierunku właśnie, skąd się odbywa lot. O, pięknie sobie tak krąży. Niezmęczony. Widać na niezmęczonego, tak jak tu kolega Arek podkreślił. Siedmiolatek. Siedmiolatek. No już to rasowy hodowca, swoje gołębie bez problemu odróżni w locie. Ten gołąb był 10. lotnikiem Polski w kategorii A w 2007 roku. Jako siedmiolatek jeszcze lotuje, chyba ma, dzisiaj nie będzie miał konkursu, ale w sumie ma 6 konkursów. W tym roku? W tym roku już, tak, jako siedmiolatek. No, już widzimy. Radź. O, tam chyba następny leci. Leci, tak. Tak, widzimy go z daleka. Też z kierunku przyszedł. O, o, jak sobie ładnie. Buja się tak. O, i siadł. Następny siedmiolatek. Też siedmiolatek. 34-68. Też nalatał około 65-70 konkursów na ten rok. W ciągu tych 7 lat. Tak, czyli te, a dałem 5 siedmiolatków. Ten jeden biały lot z tych to będzie w konkursie, a te przychodzą już po konkursie. Czyli już wiek na ten, na taki ciężki lot jednak. Już nie te lata. Nic, ale zobaczymy, może nam się uda znowu zaobserwować gołębia przychodzącego z tamtego kierunku. Jeżeli nie, no za chwilę będziemy filmować te, które będą przychodzić. Są następne dwa. One tu krążą. Tam już siadła samiczka. Samiczka siadła tam. Tu w międzyczasie też siadały inne jeszcze. To razem będzie chyba 74 gołębie już, jak z tym, tak? 73. Ale ten, zobacz, ten się nie odbił jeszcze, ten. Aha, chyba że. Czyli będzie 74, czyli brakuje 11 gołębi. 11 czy 10? 11, bo 85 kładą. A ten, który się nie odbił? Liczysz go? No to tak, to o 10. Czyli 10 gołębi brakuje. No, także widzimy, na razie czas zejścia się mają dość dobry. Niedużo ich już zostało i czekamy właśnie na nie, aż przyjdą. Jak tam pobieżny przegląd listy? Sprawdziły się te gołębie, na które liczyłeś? 3 się sprawdziły, nie wiadomo jakie będą miały pozycje w oddziale, ale 3 się sprawdziły. Aha. To dobrze. Nie ma jednej dwuletniej i reszty rocznej. Znaczy takie, na którą liczyłeś? Nie. To jest normalna samica, ale 9 roczników. I reszta roczniaków brakuje. Także widzimy tutaj problem roczniaków, to każdy ma, jeżdżąc po oddziałach często się spotykamy z tym, że tych roczniaków właśnie dużo ginie. W niebie mamy jednego z ostatnich gołębi, znaczy z dziesiątki ostatniej. O, siada. To jest ten roczny, tak? Nie, dwulatek. Dwulatek, to jest ten brakujący. Tego, co brakowało. Aha. I teraz reszta roczna. Teraz już czekamy tylko na gołębie, 9 gołębi rocznych. Zaraz, jak się nazywa, jeszcze wejdziemy do gołębników, zobaczymy jak one wyglądają. Byliśmy w tym jednym gołębniku, którym widzieliśmy, kolega Arek je karmił. Zobaczymy jak w pozostałych gołębnikach one wyglądają. Ale już możemy powiedzieć, że praktycznie będzie niedługo już po locie, gdyż tutaj jako kolegi, przypomnijmy, kolega miał, że tak powiem, ile tych gołębi? 85, a już mamy... 7 nie ma, 8 nie ma. 8 nie ma, czy 9. O, także lot można powiedzieć, że jest dość udany, ponieważ one się zeszły w ponad godzinę troszeczkę, tak? Tak, w niecałą godzinę. W niecałą godzinę, także koledze Janelowi też życzymy, żeby u niego na locie też podobnie było. A ile kolega dał gołębi swoich? 42, ale dopiero się zacznie przychodzenie gołębi raczej później troszeczkę, później, tak? Koło drugiej, pół do drugiej, druga liczy, że coś powinno się pojawić. No, ale to życzymy, żeby też było owocnie. Teraz się zaczyna dzwonienie po kolegach. Porównywanie wyników, no i będą wszyscy dzisiaj czekali na oficjalne wyniki z oddziału. Tutaj jeszcze korzystając z czasu, który mamy, bo tutaj czekamy na przyloty kolejnych gołębi, ale wspominaliśmy w jednym ujęciu, że oddział Odolanów tworzy wspólnie z oddziałem Milicz jedną listę konkursową z tej racji, że wspólnie zapewniają transport tym gołębiom, tak? Znaczy mamy wspólny transport, mamy mistrzostwo dwóch oddziałów takich połączonych. I to jest tylko tak zrobione na potrzeby tych dwóch oddziałów. To jest takie mistrzostwo tych dwóch oddziałów. Zaliczane wyłącznie do mistrzostwa międzyoddziałowego. Rozumiem. I tutaj pokażmy go na stronie internetowej. Mamy tutaj
No właśnie, lot między, to był taki poprzedni lot. Tak, oddział od Olanów i Milicz. I mamy tam, powiedzmy, tu kładło 67 hodowców, tu kładło 58, także gruntków szło. Tu na stronie internetowej to można zobaczyć. No i tu mamy te wspólne zestawienia. Pokażmy może, jak to wygląda. To po ostatnim locie, po Garbsenie, czyli 600 ostatnie. To jest też klasyfikacja, zobaczmy. Znane nazwiska, bo oddział Milicz, przypomnijmy, to jest oddział, gdzie dużo znanych hodowców lata, tu między innymi Dominik Palarski, koledzy jest Jaforscy Michalak, tutaj z oddziału Odolany Arkadiusz Konieczny, jak również inni. Także między innymi lista, to jest po którym locie lista? To mamy po piątym locie, nie? Po piątym locie. Zobaczmy, to było tutaj, pokażmy jeszcze przód, ile tam hodowców leciało wszystkich razem, pokażmy, tu było chyba 120 coś. 120 kilku hodowców mnie tworzyło, tu zobaczmy, a tu mamy listę właśnie 67 było z oddziału Odolanów i 58 z oddziału Milicz i razem wrzucili na lot ile gołębi? Wyżej może przejedźmy, zobaczmy ile gołębi 1600... było. Aha, bo tu mamy 3000 gołębi, bo 3674 gołębie. O, tu mamy parametry tego lotu. Także to taka zabawa, mamy z czego to wynika, że wy razem latacie, to jest koszty są niższe? Żeby obniżyć koszty, wiadomo, że każdy dzisiaj szuka kosztów. Redukcji. Mamy tak mniej więcej po drodze, także jedziemy wspólnym transportem. No, rozumiem, dziękujemy. I przyjdziemy zaraz dalej oglądać gołębie, bo to już końcówka. Tutaj ostatnie gołębie, za chwilę będziemy widzieć. No właśnie, tu pokażmy, z biura tak wygląda i zaraz tam przejdziemy, będziemy dalej rejestrować. A tu teraz patrzymy, jak Polegarek przygląda zegar, ma 74 gołębie odbite, plus ten jeden, co się nie odbił. Tak? 5 po serii. Zobaczmy. Zadowolony z lotu? No. Zadowolony, powinno być wszystko dobrze. Jestem zadowolony z roczniaka, siadł tu z 7 z moich. On już ma 306. On ma 3 konkursy, 4 konkursy w dziesiątce w oddziale. Znowu czołówka, także lubię takie młode wilki, które tam zapowiadają się dobrze. O, tu kolega Daniel mówi, że już przychodzą kolejne. A to do sąsiada. To nic, to my tu już będziemy pomału kończyć relację. Ostatni rzut okiem na tutaj zegar, 74 gołębie, ten jeden odbity, tak? To jest 75, 10 nie ma. 10 nie ma, także troszeczkę się tam w poprzednim ujęciu pomyliliśmy, że brakuje, że jest już 8 tylko brakuje, ale to nie szkodzi, to tam popatrzymy. Aha, jeden nieodbity, dwa nieodbity. Dwa nie zepsute tipesy. Coś z nimi jest. Także tutaj popatrzmy jeszcze, jak wygląda tutaj w gołębnikach. Kolegę Daniela też pożegnamy i życzymy koledze Danielowi między innymi, bo on za chwilę pójdzie na swój lot tam obserwować. Życzymy też, żeby był równie udany jak u kolegi Parka. Także dziękujemy bardzo i do zobaczenia. I zachęcamy do oglądania naszej strony www.naszegolebie.pl, gdzie zawsze możecie, koledzy, oglądać tutaj takich między innymi wybitnych hodowców jak kolega Arek Konieczny i też zobaczyć, jak wyglądają po prostu praktyczne skutki prowadzenia hodowli w postaci sukcesów w czasie lotów. Także jeszcze raz życzymy kolejnych udanych lotów, dobry lot i zachęcamy do oglądania naszej strony. Do zobaczenia.